Prawda, nie ma nic za darmo, żebyśmy musieli się przenieść, musicie wykonać pewne zadanie. Przyjdźcie się, bliżej się. Dobra, dobra, nie pchamy się. I tak. I na 3-4 każdy obróci się trzykrotnie. Trzykrotnie w lewą stronę. 3-4 w lewą. Raz, dwa, trzy. Trzykrotnie w prawą. Ale bliżej siebie. Dobra, wy moje imię znacie, wy mi się nie przedstawiliście, więc na 3-4. Na dzięki temu, że jest nam odmienna, staje się taka giełdka i elastyczna i można umieć z niej koszyki albo takie klatki na ptaszynę. Tutaj również przychodzą nasi osadnicy, żeby się wykąpać. Jak myślicie, często się kąpią? Nie, prawie nie. No, powiecie, no, co jaki czas? Co miesiąc. Tak. Co miesiąc, no, jakieś inne jeszcze opcje? Co dzień. Codziennie. Dobra, to może chcecie mnie powąchać. Teraz znajdujecie się w amfiteatrze. Tak się dzieje. Jak? To tak popularny teatr. To się takie wykazy odbywają. No tak, ale czym się różni taki amfiteatr, chociażby tak? Przekażcie sobie zrobić. I takie pytanie do was. Jak myślicie, z jakich to może być zwierzątek? Jedna skóra jest jakiego zwierzątka? Z jakiego druga? No, pomyśl. Z jakich to może być zwierzątek? Ta gruba skóra, ta... To od miejsca, od regionu i od tamtejszej gwary czy dialektu. Nazwa na rzeki. U nas na przykład to się potocznie mówi Skoblica. Patrzcie, jakie podobieństwo. Skoblica, a ta ławka, na której pracuję, to jest Skoblica. Także można się pomylić. I oczywiście topory, piły dopiero później. Konstrukcja. Tutaj mamy konstrukcję, na osadzie są wykonane wszystko z drzew iglastych. Trzy podstawowe drzewa iglaste w małych konstrukcjach. Sosna, świerk i jodła. Modrzew tu nie występuje. Ale po ścięciu zawsze cieplę zimą. Mądrość przodków. Dwóch podstawowych powodów, dlaczego zimą. Po pierwsze, soki ustępują w dokorzeniu. Jest zdrowsze i mocniejsze to drewno. I transport mieli bardzo ułatwiony, w dużym stopniu. Bo ziemia była zmarznięta i te głody właśnie się zdrali właśnie w tym razie ściągnę do tego. Przerzucono się do wody, się zaraz. Połatwiam, to musi być. Też
dzień dodam jeszcze, że chodziło się w ubraniach niebarwionych, takich jak ja mam, białych albo szarych. A to były takie jedyne elementy kolorowe przy najważniejszych światach, po prostu. A słuchajcie, skąd te kolory wziąć? Jak się wiecie, skoro nitki otrzymujemy z ale jak kawałka robi sobie taśmy. To się nazywa metoda ręczna robienia naczyń, ale niektórzy mówią, że to jest taka metoda też wałeczkowa. I z tego wałka robię taki pudłuk, sklepuję sobie ten wałeczek, żeby powstała taśma. Widzicie? Dlatego robię taki pudłuk, bo jak chciała poszerzyć naczynie, to sobie sobie poszerzam. A jak zmniejszyć, odwracam tą taśmę i się zmniejsza naczynia. I taką taśmę trzeba sobie dokleić. Tutaj palce pracują i trzeba dołączyć. Obracam sobie ręką pod kółeczką. Dociskam. I to samo robię z czerwonymi. Czerwoną, czerwoną. I do
dociska. Próbujecie? Dociskaj, za każdym razem musisz dociskać. I na zmianę kolorami. Masz źle ułożone nitki. Muszą być nitki na krzyż. Kolorami. Kolorami na krzyż. W ten sposób. Nie mogą być nitki w ten sposób. Tak, kolorami. Muszą być tak. Można pozować, można sobie zdjęcia porobić. Całować ten relikwiarz. Ja też.
drzewo krzyża, na którym zawisło zbawienie świata. Pójdźmy z pokorem. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Teraz całujemy relikwie drzewa Krzyża Świętego. Przez pocałunek wyrażamy naszą miłość do Pana Jezusa, ponieważ Pan Jezus był przybity do tego drzewa, które zostało wzięte z tego krzyża, do którego Pan Jezus był przybity, a to drzewo znajduje się w środku w tym relikwiarzu. Przez te otworki nie zobaczymy tego drzewa, ale wychodząc z tej kaplicy na kruszkach klasztornem, po lewej stronie na tablicy jest ukazane to drzewo. Jak wygląda? W roku 2002 były badania naukowe i naukowcy stwierdzili jednoznacznie, że to drzewo pochodzi z czasów ukrzyżowania Pana Jezusa. Czyli potwierdzili prawdziwość tego drzewa. Najprawdopodobniej jest to czarna, jerozolimska sosna, która występuje w Palestynie. Czyli w ziemi świętej. Teraz całujemy relikwie drzewa Krzyża Świętego. Kto pocałował, to wstanie.